Hola, Monza, ¿qué tal? 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 Tego przybyłowicza przepędziłam na Wisłę, bo Lisa powiedziała, że on codziennie chodzi pijany, a pijaków ja tu nie chcę w domu policyjnym. Proszę Państwa, w domu starych komuchów, starych dziadów, które z siatami chodzą na czerwonym. Małżeństwo w zamyśle Bożym, sakrament, kontynuacja pierwszej części tego tematu podjętej. Przed dwoma dniami na antenie Radia Maryja sakrament małżeństwa, przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją godów baranka. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i jego tajemnicy, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i o jego odnowieniu w Panu, w Nowym Przymierzu, Chrystusa i Kościoła. A zatem mówimy i rozważaliśmy już małżeństwo w porządku stworzenia. Ta głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona jest i wyposażona w prawa przez Stwórcę. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Rozmawialiśmy już o małżeństwie pod panowaniem grzechu, gdyż każdy człowiek doświadcza zła wokół siebie i w sobie samym. Doświadczenie to dotyczy również relacji między mężczyzną i kobietą. We wszystkich czasach ich związek jest zagrożony niezgodą, duchem panowania, niewiernością, zazdrością i konfliktami, które mogą doprowadzić aż do nienawiści i zerwania go. Ten nieporządek może ujawniać się z mniejszą lub większą ostrością. Może też być bardziej lub mniej przezwyciężany, zależnie od kultury, epoki, konkretnych osób. Wydaje się jednak, że ma charakter powszechny, tak zauważa katechizm. Jednocześnie tłumaczy, że w świetle wiary należy powiedzieć, że ten nieporządek, którego boleśnie doświadczamy, nie wynika z natury mężczyzny i kobiety, ani z natury ich relacji, ale z grzechu. Pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety. Mimo wszystko porządek stworzenia przetrwał, chociaż został poważnie zakłócony. Aby uleczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał. Bez tej pomocy mężczyzna i kobieta nie mogą urzeczywistnić wzajemnej jedności ich życia, dla której Bóg stworzył ich na początku. I właściwa treść dzisiejszej katechezy, te wstępne informacje, to tylko przypomnienie rozważanych już kwestii tyczących się sakramentu małżeństwa jako małżeństwa w zamyśle
Bożym. Małżeństwo w porządku stworzenia, małżeństwo pod panowaniem grzechu. I dziś chcemy spojrzeć na małżeństwo pod pedagogią prawa, jak również małżeństwo w Panu i uwieńczymy te rozważania dziewictwem dla Królestwa Bożego. Małżeństwo pod pedagogią prawa. Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka. Kary będące następstwem grzechu, bóle rodzenia dzieci, praca w pocie oblicza stanowią także lekarstwa, które zmniejszają szkody spowodowane przez grzech. Po upadku małżeństwo pomaga przezwyciężyć zamknięcie się w sobie, egoizm, miłość własną, szukanie własnych przyjemności. Pomaga otworzyć się na drugiego człowieka, na wzajemną pomoc i dar z siebie. Moralna świadomość dotycząca jedności, nierozerwalności małżeństwa wzrastała pod wpływem pedagogii starego prawa. Wprawdzie poligamia patriarchów i królów nie jest jeszcze wyraźnie odrzucona w Starym Testamencie, ale prawo dane Mojżeszowi zmierza do ochrony kobiety przed samowolą panowania mężczyzny, nawet jeśli według słów Chrystusa nosi ono także ślady zatwardziałości serca mężczyzny, ze względu na którą Mojżesz zezwalał na oddalenie kobiety. Prorocy, widząc przymierze Boga z Izraelem w postaci wyłącznej i wiernej miłości małżeńskiej, przygotowywali świadomość ludu wybranego do głębszego rozumienia jedności i nierozerwalności małżeństwa. Księgi Rut i Tobiasza dają wzruszające świadectwa wzniosłego sensu małżeństwa, wierności i czułości małżonków. Tradycja zawsze widziała w Pieśni nad Pieśniami jedyny w swoim rodzaju wyraz miłości ludzkiej. Miłości ludzkiej będącej odzwierciedleniem miłości Bożej, miłości potężnej jak śmierć, miłości, której wody wielkie nie zdołają ugasić. A zatem w tych trzech punktach katechizm Kościoła katolickiego ukazuje nam małżeństwo pod pedagogią prawa. Prawa, które kształtuje, wychowuje, które przygotowuje do tego, by małżeństwo jako przymierze mężczyzny i kobiety stało się przymierzem na wzór wiernej miłości Boga względem człowieka. Miłości odzwierciedlającej miłość Boga. Potężna jak śmierć jest miłość Boga. I jest to miłość, której wody wielkie nie zdołają ugasić. I pamiętamy ten obraz z Pieśni nad Pieśniami, opisujący oblubieńca, oblubienicę, jak również ich wzajemną relację. Z rozumienia małżeństwa pod pedagogią prawa, czyli po grzechu pierworodnym w Starym Testamencie, przechodzimy do rozważenia małżeństwa jako małżeństwa w Panu. Oblubieńcze przymierze Boga z Jego ludem Izraelem było przygotowaniem do nowego i wiecznego przymierza, w którym Syn Boży przez wcielenie, przez oddanie swego życia złączył ze sobą w pewien sposób całą zbawioną przez siebie ludzkość, przygotowując ją w ten sposób na gody baranka. I należy nam tu wrócić
do małżeństwa w zamyśle Bożym, czyli do tego, co usłyszeliśmy na początku tej katechezy. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją godów baranka. I to oblubieńcze przymierze Boga z ludem, z Izraelem, było przygotowaniem do nowego i wiecznego przymierza, w którym Syn przez wcielenie i oddanie swego życia złączył się w pewien sposób ze sobą całą zbawioną przez siebie ludzkość, przygotowując ją w ten sposób na gody baranka, przygotowując w ten sposób jej zdolność i możność uczestniczenia w godach baranka. Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonał swego pierwszego znaku na prośbę swej matki podczas uczty weselnej. Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że małżeństwo jest czymś dobrym oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa, Słowa wcielonego, Odkupiciela i Zbawcy, Boga, który stał się człowiekiem. W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę. Zezwolenie na oddalenie własnej żony dane przez Mojżesza było ustępstwem z powodu zatwardziałości serca. Ewangelia według świętego Mateusza, 8 werset 19 rozdziału. W swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o tym pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę, czyli powracamy do rozważań o małżeństwie w porządku stworzenia. Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny, łączy ich sam Bóg. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. To jednoznaczne podkreślenie nierozerwalności więzi małżeńskiej mogło zaniepokoić i wydawać się wymaganiem nie do wykonania. Jednak Jezus nie obarczył małżonków ciężarem niemożliwym do udźwignięcia i zbyt wielkim, bardziej uciążliwym niż prawo mojżeszowe. Przychodząc, by przywrócić pierwotny porządek stworzenia, zakłócony przez grzech, Jezus daje siłę i łaskę do przeżywania małżeństwa w nowych wymiarach Królestwa Bożego. Idąc za Chrystusem, wyrzekając się siebie, biorąc na siebie swój krzyż, małżonkowie będą mogli pojąć pierwotny sens małżeństwa i żyć według niego z pomocą Chrystusa. Łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego. Odnajdźmy ten fragment w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 19. Pomoże nam on w takim ewangelicznym naświetleniu zrozumieć też kontekst nauczania
Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Jezus odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matki, złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Daje to do zrozumienia również Paweł Apostoł, gdy mówi, mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, zaraz dodając, dlatego puści człowiek ojca i matka, połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńcze miłości Chrystusa i Kościoła. Już chrzest jako wejście do ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on jakby obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną, Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem nowego przymierza, ponieważ oznacza Jego łaskę i jej udziela. Dziewictwo dla Królestwa Bożego. Chrystus jest centrum całego życia chrześcijańskiego. Więź z Nim zajmuje pierwsze miejsce przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi. Od początku istnienia Kościoła istnieli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego daru, z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem, dokądkolwiek się uda, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać, by wyjść naprzeciw przychodzącemu oblubieńcowi. Sam Chrystus powołał niektórych, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem. Bo są niezdolni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwinięciem łaski chrztu, wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania na Jego powrót, znakiem, który przypomina także, że małżeństwo jest rzeczywistością obecnego świata, który przemija. Obie rzeczywistości, sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego pochodzą od samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, by żyć w nich zgodnie z Jego wolą. Szacunek dla dziewictwa ze względu na królestwo i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są
nierozdzielnej wzajemnie się uzupełniają. Posłuchajmy świętego Jana Chryzostoma. Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały. Kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. Bowiem to, co wydaje się dobrym tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem. Ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym. Sakrament małżeństwa, który dziś rozważamy, przypomnijmy, to przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Małżeństwo w zamyśle Bożym to zamysł, który odczytujemy z kart Pisma Świętego, mówiący o małżeństwie i jego tajemnicy, o jego ustanowieniu, znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu, o przywracanie tego porządku małżeństwa, jedności, jedyności, miłości mężczyzny i kobiety, tego przymierza w Starym Testamencie, pod prawem Starego Testamentu, Starego Przymierza, o jego odnowieniu w Panu i o tym sensie małżeństwa, znaczeniu małżeństwa w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła. Zatem patrząc na małżeństwo, rozważamy je w porządku stworzenia, pod panowaniem grzechu, pod pedagogią prawa. Rozważamy małżeństwo w Panu odnowione. Spoglądamy tutaj, będąc na tym progu pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem, spoglądamy na Księgę Pieśń nad Pieśniami. Potężna, jak śmierć, jest miłość Boga względem człowieka. Miłość, której wody wielkie nie zdołają ugasić. I odkrywamy w sercu człowieka to przeogromne pragnienie, by tę miłość Boga względem człowieka uczynić wyobrażoną, uczynić realną w miłości mężczyzny do kobiety i odpowiedzi kobiety na miłość mężczyzny w tym sakramentalnym przymierzu, które ustanawiając Jezus Chrystus uczynił obrazem nie tylko miłości Boga względem stworzenia, względem człowieka, ale również uczynił obrazem, uczynił znakiem swojej miłości do Kościoła, a wiemy, że Kościół to Jezus Chrystus. Taka jest więź, taka jest jedność, taki jest wymiar. I oczywiście, gdy spoglądamy na małżeństwo, spoglądamy też na tych, którzy rezygnują z małżeństwa nie dlatego, że jest złe, gdyż małżeństwo jest dobre i jest dobrem, jak dzisiaj usłyszeliśmy, ale ze względu na Pana, ze względu na Królestwo Niebieskie.
Zapraszam Państwa do współtworzenia czasu porannej katechezy. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Bogu niech będą dzięki za to, że się połączyłam. A to dlatego, że dzisiaj z mężem obchodzimy to takie sobie rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa. Nie, pani mąż ma na imię? Grzegorz, a ja Grażyna. Czyli państwo Grzegorz i Grażyna. Tak, jestem troszeczkę, można powiedzieć, tak wzruszona, że udało mi się dodzwonić do Radia Maryja. Małżeństwo, co mogę powiedzieć po 45 latach? To wielkie zawody. To wielka walka. Ale ta walka i te zawody, kiedy są prowadzone pod dobrym dowódcem, trenerem, to muszę powiedzieć, że teraz mogę powiedzieć, że to jest wielki dar Boży. 45 lat to było fundamentem. Od 15 roku, od 15 lat, to znaczy w 15 rocznicę.
Proszę Państwa, my tutaj tylko tak patrzymy się, ale jak to błyska, proszę Państwa, coś niesamowitego. Za sprawą oczywiście złego, jakiegoś złego. Straszna burza. No. Szatan, diabeł to właściwie, proszę Państwa, on nie śpi. On całą noc nie śpi i nadaje. Radio Conchita. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Troszeczkę tej ciszy należało się nam, tej takiej ciszy, ale podsłuchujmy, jak to tutaj na tej Saskiej szumi, karetki wyją, to szumi, jedzie, coś okropnego. Radio Conchita. Także jesteśmy tak bardzo uprzywilejowani, proszę Państwa, aby tylko nie żydowskie piosenki bez melodii albo jakieś wycia z Radia Maryja. Nie chcemy tego po prostu. Także proszę Państwa, jest niedziela.
wspomniałem, najlepiej, żeby to było w pierwszym klubie. No ja jestem prawie w każdym banku, ale no już z jednego banku trzeba będzie się wycofać, z Banku Ochrony Środowiska, bo, proszę Państwa, wieje i leje, jak te drzewa się kołyszą, wiele drzew tutaj nie ma, ale no nie wiem, czy to już ta bomba, czy to ten Putin już na nas nasyła. Proszę brać kredyty z banku, ile wlezie, bo nie wiadomo, co to będzie, co to będzie, co to będzie. To jest pokonywanie drogi z tyle on-site, czyli właśnie zawodnicy nie widzą, jak ktoś przechodzi tę drogę i sami też nie próbują inaczej. To jest, można powiedzieć, po to zrobione, żeby zawodnicy mieli różne szanse, żeby nie wiedzieli, jakie techniki zawodzą, jakie są patenty na drodze, jakie rozwiązania i sami spróbowali takim samym doświadczeniem, które tam to jest przystać w wyjściu, próbować się pokonać. Mamy rozwiązanie, żeby działać w tej dyskorplejcji, czyli zawodnicy oczywiście pozwolone są. Także burza jest. Strasznie leje, proszę Państwa, i na parapet. Aż trzeba tutaj w naszym studiu było zamknąć okno, bo strasznie leje. Drzewa się kołyszą już teraz coraz mniej, ale może pod ciężarem deszczu aż tak bardzo nie mogą się kołysać. Radio Tok FM jakieś głupoty gada, proszę Państwa. I zaraz dalej program, bo się tutaj nuda zrobiła i program dalej. Tak. Porozmawiać, że to jest może taki, który może łatwiej złapać go od góry, od dołu. Porozmawiaj z Panem Bogiem. Idioto. Tak, te ustawy, które przedłożył parlament panu prezydentowi, to są ustawy, które realizują program wyborczy pana prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość przyznaje się do pomyłki. Ta może być naprawiona jeszcze w tym miesiącu, wskazuje marszałek senatu Stanisław Karczewski. Tutaj kolejne popa z Radia Tok FM, że porażki Prawa i Sprawiedliwości. Jakie porażki? Ja to widzę sukcesy same, że ludzie się cieszą, dzieciaczki malutkie mają po 500 zł miesięcznie. Jak matka ma troje, to już ma 1500, nie musi iść do pracy. Chciałbym, żeby takie były, ale my nie znamy takich. I chyba wy też nie znacie, bo nie przedstawialiście innych. Ja przedstawiam rozwiązania, które wydają się być optymalne, które są zestawieniem też pewnych doświadczeń, które funkcjonują w różnych krajach europejskich. Ustawa o Sądzie Najwyższym to nie koniec reformy wymiaru sprawiedliwości. Ta przewiduje także m.in. wprowadzenie instytucji sędziego pokoju. Choć mocno odciąży to sądy, taka zmiana nie jest możliwa na gruncie dzisiejszej konstytucji. Totalna opozycja wciąż podsyca społeczne nastroje. Na dziś zapowiedziano kolejne protesty przeciwników reformy sądownictwa realizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Od kilku dni przeciwnicy reformy sądownictwa gromadzą się w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim, domagając się weta od prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że te protesty będą narażone, zwłaszcza jeżeli nie będzie reakcji ze strony prezydenta. Protestujący przychodzą przed parlament i budynek Sądu Najwyższego palić świece. Niestety powracamy do czasów zamieszłych, do komuny, niestety, kiedy zamykano nam usta, kiedy sędziowie orzekali tak, jak władza chciała. Protesty odbyły się przed sądami w wielu miastach w Polsce. Ich trzonem są środowiska wywodzące się z PRL-u, uważa senator Stanisław Kogut. Kiedyś wszyscy krzyczeli, niech żyje Moskwa, a dziś wszyscy krzyczą, niech żyje Bruksela. Liderzy totalnej opozycji próbują zrobić wszystko, żeby na manifestacjach pojawiło się jak najwięcej młodych ludzi. Bo to jest taki historyczny moment, w którym ich przyszłość w Unii Europejskiej się decyduje. Totalna opozycja przekonuje, że realizacja reformy to wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Ten przekaz umacniają publikacje w zagranicznych mediach, które są przedrukami m.in. z Gazety Wyborczej oraz groźby wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Nie bez znaczenia jest także wsparcie Donalda Tuska. Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził wczoraj, że na ulicę w Polsce wyszło samo dobro i to dobro zwycięży. Tej energii nie można za żadne skarby zmarnować, bo to byłby grzech wyjątkowy. Tusk kilka dni temu prosił o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Po odmowie wydał oświadczenie, w którym zaatakował rząd w Warszawie. Donald Tusk otwarcie straszy Warszawę sankcjami. Ostro krytykuje też reformę wymiaru sprawiedliwości. To nie jest leczenie dżumy cholerą. To jest leczenie grypy cholerą. Co zrobił, żeby tą grypę wyleczyć?
czasie, kiedy mógł wiele zrobić dla polskiego społeczeństwa. Więc jeżeli nie zrobił, to ja bym go prosił, żeby nie przeszkadzał i dał nam szansę. Dał nam szansę zrobić to, co my proponujemy. Ripostuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Działania Tuska stanowczo potępia Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Żaden polityk europejski i żadna instytucja europejska nie ma jakiegokolwiek prawa w oparciu o traktaty europejskie, o zasady, które w Unii Europejskiej panują, aby mówić nam w Polsce, jak mamy kształtować swój model sądownictwa. Opozycja bardzo ucieszyła się też z nieporadnego komentarza rzecznik Departamentu Stanu USA w sprawie reformy sądownictwa. Jesteśmy zmartwieni ciągłym dążeniem polskiego rządu do stanowienia prawa, wydającego się ograniczać sądownictwo oraz potencjalnie osłabiać praworządność w Polsce. Dlatego przyglądamy się bardzo uważnie tej sytuacji, kontynuujemy rozmowy z polskim rządem na najwyższym szczeblu i wyrażamy zaniepokojenie tą kwestią. Na te słowa natychmiast odpowiedziało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wszelkie oświadczenia dotyczące tej kwestii są przedwczesne z uwagi na fakt, że proces legislacyjny nadal trwa. Totalna opozycja jest zdeterminowana, by jak najwięcej ugrać na niepokojach społecznych. Jednak jeszcze niedawno sama Ewa Kopacz tak mówiła o ulicznych protestach. Władzy w Polsce nie można przyjąć na ulicy, a jedynie przy urnie wyborczej. Premier Beata Szydło zaapelowała dziś o budowanie wspólnoty i tworzenie takiej Polski, w której wszyscy będą czuć się jak u siebie w domu. Te trudne rozmowy, trudne dyskusje, które są i będą, bo tak jest zawsze, powinny przede wszystkim prowadzić nas wszystkich do tego, byśmy w zgodzie szukali konsensusu i tych rozwiązań, które służą ojczyźnie, służą Polakom. Ciągłe budowanie napięcia i podsycanie społecznych nastrojów może się bardzo źle skończyć. Groźby unijnych urzędników nie mają większego znaczenia, ponieważ pełną solidarność z Polską deklarują Węgry. Działania Komisji Europejskiej wymierzone w polski rząd premier Viktor Orbán określił jako inkwizycję. Mieszanie się Komisji Europejskiej wewnętrzne sprawy Polski to już stała praktyka od momentu, kiedy władze przejęło Prawo i Sprawiedliwość. W ostatnich dniach wiceprzewodniczący Frans Timmermans zagroził uruchomieniem artykułu 7 traktatu przewidującego sankcje. Naciski unijnych eurokratów po raz kolejny zakończył się fiaskiem, a to za sprawą solidarności Węgier. Kampanię przeciwko Polsce premier Viktor Orbán określił jako inkwizycję. Viktor Orbán określił wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. W ostatnich latach Komisja Europejska konsekwentnie próbuje walczyć z Polską i Węgrami, kilkukrotnie wszczynając procedurę o naruszenie unijnego prawa. Choć to realna forma nacisku na państwa członkowskie, to mało prawdopodobne, by skończyła się ona sankcjami. To nie Komisja Europejska, a wszystkie państwa członkowskie podejmują decyzję, czy istnieje realne zagrożenie dla naruszenia wartości Unii. Do tego potrzebna jest większość 4/5. Aby nałożyć sankcje, konieczna jest już jednak jednomyślność, a na nią w przypadku Solidarności Węgier trudno liczyć. Sąd Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski oraz spółki PGNiG dotyczący gazociągu Opal. Komisja Europejska zgodziła się na przeprowadzenie aukcji na połowę zdolności przesyłowych gazociągu. Na tej decyzji bardzo dużo zyska rosyjski Gazprom, a państwa unijne jeszcze bardziej uzależnią się energetycznie od Rosji. Gazociąg Opal to przedłużenie Nord Stream, którym rosyjski gaz jest przesyłany do Europy z pominięciem Polski i Ukrainy. Rurociągiem błękitne paliwo płynie do Czech i Słowacji. Może być także przekazywane do Francji. W 2009 roku Komisja Europejska zgodziła się, że połowa przepustowości gazociągu Opal zostanie zwolniona ze stosowania unijnego prawa i będzie zarezerwowana tylko dla rosyjskiego Gazpromu. W październiku 2016 roku na wniosek Niemiec Komisja Europejska zdecydowała, że pozostała część przepustowości Opalu zostanie wystawiona na aukcji. Unijni urzędnicy pozwolili równocześnie na udział w przetargach rosyjskiego giganta gazowego. Sprawa oczywista jest, że zwiększanie przepustowości dla Gazpromu powoduje zwiększenie jego monopolu. Podkreśla doktor inżynier Bogdan Sedler. W związku z decyzją Komisji Europejskiej Polska i spółka PGNiG wniosły skargę do Sądu Unii Europejskiej w celu stwierdzenia nieważności decyzji, równocześnie domagając się zawieszenia jej aż do czasu wydania wyroku. Sąd Unii Europejskiej
zgodził się na takie rozwiązanie. Wczoraj jednak ostatecznie oddalił wniosek strony polskiej. Tutaj nie ma żadnej solidarności. Można powiedzieć, to jest pomniejszenie owej solidarności, bo gdyby była solidarność energetyczna, Unia Europejska dawno by przestała, nawet na polskie propozycje w celu zwiększenia bezpieczeństwa, w celu zwiększenia udziału różnych źródeł energii, dywersyfikacji dostaw, ale tego się nie robi. Zamiast tego idzie się na układy z Gazpromem. Decyzja Komisji Europejskiej ma obowiązywać aż do 2033 roku. Większa ochrona posiadaczy kredytów mieszkaniowych i praktyczna likwidacja kredytów w obcej walucie to efekt wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o kredytach hipotecznych. Banki nie będą mogły manipulować przy umowach oraz zmuszać klientów do zakupu dodatkowych usług przy zaciąganiu kredytów. Przed 3 laty Parlament Europejski i Komisja Europejska wydały dyrektywę, w myśl której państwa członkowskie miały lepiej zabezpieczać interesy kredytobiorców. W odpowiedzi na unijne zalecenia Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiednią ustawę. Dziś weszła ona w życie. Nowe prawo przewiduje, że kredyty mogą być udzielane wyłącznie w walucie, w której zarabia klient, a to faktycznie koniec kredytów walutowych. Klienci muszą być również rzetelnie informowani o ofertach banku. To oznacza ograniczenie manipulacji w reklamach. Te od dziś muszą być rzetelne, jasne i precyzyjne. W myśl ustawy zakazana również będzie tak zwana sprzedaż wiązana. Oznacza to, że sprzedaży kredytu hipotecznego nie można łączyć z innym produktem finansowym, na przykład lokatą czy kartą kredytową. Kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko banki i SKOK-i, czyli instytucje będące pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Pośrednictwem w udzielaniu kredytów będą mogli zajmować się tylko certyfikowani pośrednicy. Nowe przepisy przewidują także, że w sytuacji, gdy konsument nie będzie w stanie spłacić zobowiązań, kredytodawca powinien zapewnić mu możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Od nowego roku wejdzie w życie nowy program umożliwiający rejestrację narodzin dziecka w szpitalu. Dotychczas, aby otrzymać akt urodzenia swej pociechy, rodzice musieli osobiście stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego. W 2018 roku ruszy nowy program realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Będzie on dotyczył rejestracji nowonarodzonych dzieci i otrzymania ich metryki. Aby tego dokonać, nie trzeba już będzie jak dotychczas osobiście stawiać się w Urzędzie Stanu Cywilnego z odpowiednią dokumentacją. Z wejściem w życie nowego programu urodzenie dziecka zgłosi wskazany przez szpital pełnomocnik. Po stronie rodziców zostanie jedynie napisanie pełnomocnictwa i oświadczenia, w którym między innymi wskażą imię wybrane dla dziecka. Akt urodzenia otrzymają jeszcze w szpitalu lub, w zależności od wybranej formy, pocztą albo poprzez odbiór osobisty. Pilotaż programu od 17 lipca jest realizowany w Ełckim Szpitalu. Co jakiś czas policjanci organizują akcje związane z bezpieczeństwem pieszych. Piesi należą do szczególnie zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, czy też niewłaściwy sposób korzystania przechodniów świata pochodzi z Iranu. Z udziałem pieszych nie należą do rzadkości. Jakie najczęstsze wykroczenia popełniają piesi, sprawdza nasz reporter. Eksperci motoryzacyjni mówią wprost, że piesi w Polsce nie mają łatwego życia. Moje długoletnie doświadczenie pokazuje, że niestety piesi są najczęściej ofiarami wypadków, i to wypadków ciężkich. Często tak, szatan, diabeł działa, że to potwierdzają. Poprzez generalnie rzecz biorąc, zmotoryzowani głupoty, nie szanują pieszych. Ludzie, gdy się tym zainteresują, tym, to nie mają czasu na Słowo Boże, nie mają czasu na Biblię. Idą ulicą zamiast chodnikiem, jasne, przechodzą na drugą stronę na czerwonym świetle. Lista wykroczeń popełnionych przez pieszych jest długa. Głupotami świat się zajmuje, bo po co komu Pan Bóg? Jest to przechodzenie przez po co komu Pan niedozwolonym. Tłumaczy Piotr Garstka z wielkopolskiej policji. Co jakiś czas policjanci organizują akcję NURT, czyli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W trakcie takich dni mundurowi sprawdzają, czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Zwracają też szczególną uwagę na zachowanie kierowców względem pieszych. Te akcje, które przeprowadzamy, mają na celu edukowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców, rowerzystów, ale przede wszystkim pieszych. Policjanci przypominają, że pieszy, który ma na sobie ubranie w szaro-czarnych barwach, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Stosowanie elementów odblaskowych zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Bardzo żałuję, że zmiany w kodeksie drogowym nie weszły do stosowania, żeby piesi, którzy już są i czekają na możliwość wejścia na jezdnię, nabywali pierwszeństwa. Mówi Walenty Dudziak, ekspert motoryzacyjny. Kierowcy sprawcy wypadków na pasach najczęściej tłumaczą się tym, że pieszy im wtargnął. W polskim systemie bezpieczeństwa przejścia dla pieszych
fiksą pułapką. Pieszy niby ma pierwszeństwo, ale dopiero gdy wejdzie na pasy. Ryszard von Rzychowski uważa, że prawo drogowe w tym zakresie trzeba zmienić. Tutaj gdzie akurat następny... Oni będą zmieniać, wiesz, gazety wyborcze, bo już nie mają żadnych praw, a oni będą zmieniać. Na pewno aktualne zapisy... Taką szansę mało tego zdarza się, że oni w tej sali praktyki... Daj spokój. Janek Witek dobrze mówi, że gazeta wyborcza upadnie. Szanowni księdza, tylko widzimy wyraźnie w akcjach wyborczych. Ma to swoją wartość, ale ograniczoną. I nie wszyscy dostrzegają, że na przykład w wyborach parlamentarnych lub prezydenckich tkwi także walka idei, myśli, planów, zamiarów, decyzji duchowych i wartości osobowych. Niejako walka dusz, walka duchowa, tocząca się najczęściej na polach systemowych. Cenimy praworządność, mówił Donald Trump, i bronimy prawa do wolności słowa. Wspieramy kobiety, filary naszego społeczeństwa i naszego sukcesu. A w sercu naszego życia stawiamy wiarę i rodzinę, a nie władzę i biurokrację. Chcemy poznać wszystko, żeby poznać siebie. Jeszcze niby pada, ale przestał lać. Godność życia każdej istoty ludzkiej. Bronimy praw każdego człowieka i podzielamy nadzieję na życie w wolności, tkwiące w każdej ludzkiej duszy. Tacy właśnie jesteśmy. Takie są bezcenne więzy, które nas łączą. Jako narody, jako sprzymierzeńców i jako cywilizacje. No łączy nas Adam i Ewa. No musimy sięgnąć do źródeł, nie do przeróbek przez księdza katolickiego, bo to są faryzeusze i saduceusze. 23 rozdział Ewangelii Mateusza czytaj. Ale my właśnie sięgamy do tej Biblii. Tak, do źródeł. My nie chcemy przeróbek. My czytamy Biblię, sięgamy do języka oryginalnego i co mamy? Jahwe Bóg stworzył wszystko. A faryzeusze to usunęli Boga Jahwe i różne postaci, no, które w danym momencie, w danym czasie się bardzo podobały, były w modzie, na topie, no to z tego Boga zrobili. Nawet z Matki Boskiej, z Jezusa też Boga zrobili. Jezus powiedział do faryzeuszy, bo już go chcieli zabić. Dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Czyli broń Boże, za Boga Jezus się nie podawał, nawet też i... Niektóre ugrupowanie i partie nie za bardzo to chciał mówić, że jest Synem Bożym, nie zawsze to pasowało, prawda? Ale faryzeuszom to nigdy nie pasowało, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Chcieli go zabić. Faryzeusze Jezusa chcieli zabić, bo oni ciągle odkładali ten czas według matematyki wyższej, że to nie ten, który miał przyjść, ale jeszcze ten, który może przyjdzie. Albo że ten, który może przyszedł wcześniej, bo wtedy właśnie gdy przyszedł Jezus, to bardzo wielu fałszywych Chrystusów się objawiło i tu o to chodzi, cały problem, że oni mieli pożywkę, tak jak ta oszustyczna linia PO, pożywkę do gadania, że to nie jest to, że to nie jest ten Jezus Chrystus, który miał przyjść, tylko to był jakiś wcześniejszy, bo to, że później przyjdzie, bo tamto. Także matematyka wyższa pomogła złodziejom wykraść z Polski miliardy, a faryzeuszom dobrać się do władzy. Bo gdyby to nie byli faryzeusze, to przecież Jezus Chrystus by pewnie ze względu na działalność i głoszenie prawdy, bo nigdzie tej prawdy w świecie nie ma, no Jezus byłby posądzony, wydany na śmierć przez kogoś innego. Ale że jako Żyd przyszedł do Żydów, to nie poszedł gdzie indziej jak Dina do pogan, która była zgwałcona, bo to co u pogan może być dobrego? Spinaczka, pokusa i seks. Oparcie błądzących ludowców. Od tego momentu zaczęła postępować destabilizacja nie tylko życia ekonomicznego i społeczno-politycznego, możemy nawet wyłączyć tę całą spinaczkę, kulturowego i duchowego. Głupot. Społeczeństwo dostrzegło dopiero z pomocą Bożą w roku 2015. Tak jak my jesteśmy ludzie bardzo poważni, to dla nas to są straszne prowadzić głupot. Nas do destrukcji jako społeczeństwa i narodu, a gospodarczo do życia na garnuszku Unii Europejskiej, głównie Niemiec. Z czystym powietrzem, leśna, rolnicza, turystyczna,
bez ciężkiego przemysłu.